Szanowni Państwo, zebraliśmy informacje od wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego i chciałam Państwu przekazać, co dzieje się w innych województwach na terenie kraju. Ale nie widzę jeszcze Twojej prezentacji. Okay. Na terenie 16 województw rozpoczęto pracę w zeszłym roku od prowadzenia pilotaży. Wybrano do tych pilotaży 18 powiatów z całego kraju. Ale dlaczego to właśnie jednostkom doradztwa rolniczego powierzono takie zadanie? Myślę, że z kilku powodów. Jeden to dlatego, że problem wody dla rolnictwa zaopatrzenie w wodę zaczęło być problemem. Pojawiające się susze, niedobory wody, apele rolników o uruchomienie środków pomocowych dla tych, których susza dotknęła szczególnie dotkliwie, spowodowało, że zaczęliśmy tematem wody zajmować się w większym zakresie niż robiliśmy to dotychczas. Inny powód, dla którego jednostkom doradztwa rolniczego powierzono takie zadanie, to myślę, że jest to, że doradcy dobrze znają swój teren i takiej sieci osób, które zajmują się rolnictwem oprócz doradców, to chyba nie ma. Są oczywiście inne podmioty, na przykład izby rolnicze, ale nie mają takiej sieci osób wspierających, jakie ma Państwowa Służba Doradztwa Rolniczego. Oprócz tego doradcy mają dosyć dobrą wiedzę o tym, jak wygląda sytuacja w rolnictwie na terenie swojego obszaru działania, swojego województwa, czy powiatu, gminy, tak jak pracują nasi doradcy terenowi. Poza tym pełnią też obecnie ważną rolę w procesie transferu wiedzy i przenoszenia do praktyki rozwiązań. W znacznie większym zakresie angażują się do pracy w terenie, ponieważ jak Państwo pewnie zaobserwowali, przez ostatnie lata doradcy dużo czasu spędzali w biurach i pomagali w wypełnianiu wniosków, w staraniu się rolników o dofinansowanie przeróżnych inwestycji. To zabierało dużo czasu, a tym samym doradcy, którzy kiedyś mieli spore doświadczenia w terenie, no coraz więcej czasu poświęcali na pracę biurową. Ostatnie lata przyniosły, myślę, że już widoczne zmiany. Doradcy zaangażowali się w realizację kompleksowych usług doradczych. Około 25 tysięcy gospodarstw w kraju jest objęte w tej chwili takim wsparciem i wydaje mi się, że to wsparcie już jest odczuwalne. W najbliższym czasie, w tym okresie przejściowym, ta liczba ma wzrosnąć do 50 tysięcy gospodarstw. Wydaje się, że to już jest poważna pomoc taka bezpośrednio w gospodarstwie rolnym. Jaki jeszcze myślę, że powód był, dlaczego doradcom powierzono to zadanie, to również doświadczenie w przeszłości, ponieważ doradcy się zawsze angażowali w aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich, czy pomagali w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych, czy pomagają cały czas kobietom z kół gospodyń wiejskich przy tworzeniu lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich. Moglibyśmy podać jeszcze wiele takich przykładów, które sprowadzają się do tego, że no doradcy mają tu spore doświadczenie w takich działaniach. Mają poza tym znajomość swojego środowiska, współpracują tutaj z wieloma podmiotami, co również pomogło tu ośrodkom w tym, żeby tą pracę związaną z lokalnymi partnerstwami realizować. Ośrodki doradztwa rolniczego przyjęły bardzo szeroki zakres prac. Rozpoczęliśmy od pilotaży. W tamtym roku każdy ośrodek doradztwa wybrał
powiat, z którym pracował, dwa województwa wybrały po dwa powiaty, w sumie utworzono pierwszych takich pilotażowych 18 partnerstw. Także już w zeszłym roku odbyło się wiele spotkań, ale tylko w tych wybranych 18 powiatach. Obecnie ośrodki przyjęły bardzo różne strategie dotyczące przekazywania informacji, co lokalne partnerstwa mogłyby zrealizować w swoich powiatach. I powiem zaraz tutaj w dalszej części, jak to się odbywało w skali kraju. Niemniej wyznaczyliśmy z każdego województwa koordynatora do spraw tworzenia lokalnych partnerstw do spraw wody i w okresie właśnie tej pracy nad pilotażami takich było 18 koordynatorów. Obecnie tych koordynatorów mamy 87. To pokazuje, jak bardzo ośrodki doradztwa się zaangażowały i jak wiele nowych osób włączyło się w proces tworzenia lokalnych partnerstw. Kolejnym tematem, którym się zajmujemy, to oprócz samego tworzenia partnerstw, też przekazujemy dużo wiedzy na temat z jednej strony tworzenia partnerstwa, a z drugiej strony dyskutujemy na tematy wody, dostępności wody i znaczenia wody w produkcji rolniczej, co dla nas tutaj doradców rolniczych jest szczególnie ważne. Chociaż również rozmawiamy o potrzebach ogólnie mieszkańców wsi również. Także tutaj Centrum Doradztwa Rolniczego się skupiło na tym, żeby przygotować koordynatorów do zakładania lokalnych partnerstw wodnych, żeby dostali jak najwięcej wiedzy, ale również też takich wskazówek i wytycznych, które powstawały we współpracy, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i rozwoju wsi. W ten sposób staraliśmy się przygotować koordynatorów do pełnienia tych funkcji moderatorów czy liderów lokalnych, którzy by mogli zapraszać do współpracy inne podmioty. I ten proces, można powiedzieć, cały czas trwa. Także my te szkolenia i spotkania organizujemy cyklicznie. Oprócz koordynatorów, tematami wody zajmują się też specjaliści do spraw wody. Pracujemy nad nową taką specjalizacją. Doradca do spraw wody. W tej chwili trwają już końcowe uzgodnienia. W najbliższy piątek będzie jeszcze jedno spotkanie konsultacyjne z ośrodkami doradztwa rolniczego, gdzie będziemy wprowadzać jakieś już ostateczne poprawki dotyczące metodyki świadczenia usługi dla rolników w temacie gospodarka wodą na poziomie gospodarstwa rolnego. Chciałam też zwrócić uwagę, że ten proces tworzenia lokalnych partnerstw spowodował, że bardzo dużo powstało materiałów różnych informacyjnych i promocyjnych na terenie całego kraju. Pojawiło się sporo filmów, powstały artykuły, wywiady w mediach, także już chyba Państwo się też zorientowali, jak temat lokalnych partnerstw zaczął się pojawiać w takim obszarze publicznym. Jest to krótka informacja na temat Krajowego Planu Odbudowy, o którym dzisiaj była mowa. Ale ten slajd pokazuje po to, żeby pokazać, że doradcy włączyli się również w proces tworzenia pewnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych i uczestniczyliśmy w tworzeniu fiszki projektowej do Krajowego Planu Odbudowy. I tu w ramach tego projektu zostały zaplanowane pieniądze przede wszystkim na dofinansowanie inwestycji w małą retencję na terenach wiejskich,
ale również wygospodarowano część środków na dofinansowanie przygotowywania dokumentacji i działań wspierających lokalne partnerstwa wodne. I te środki będą w dyspozycji ośrodków doradztwa rolniczego, no, ponieważ do tej pory lokalne partnerstwa są taką inicjatywą nieformalną i nie mogłyby korzystać z tych środków. Stąd taka ścieżka jakby finansowania zadań poprzez ośrodki doradztwa rolniczego. Także my będziemy się teraz przygotowywali do tego, żeby wszystkim lokalnym partnerstwom umożliwić dofinansowanie przygotowania dokumentacji pod te listy inwestycyjne, które każde partnerstwo w swoim powiecie przygotowuje. Ta współpraca z ministerstwem nie ograniczyła się tylko do przygotowania założeń projektowych do KPO, ale również cały czas pracujemy nad tym, jakie można by było dać kompetencje lokalnym partnerstwom wodnym i jaką rolę one mogłyby odgrywać w planowaniu gospodarki wodą na terenie powiatu. Także konsultujemy wiele różnych zagadnień, które są w trakcie pracy ministerstwa. Między innymi ośrodki doradztwa zaangażowały się w przygotowaniu stawek jednostkowych, to co tutaj mówił pan Saltarski, do poddziałania 5.1. Zbieraliśmy informacje z terenu całej Polski po to, żeby pewną taką średnią do takiej kalkulacji przygotować. Także w tej chwili pracujemy dalej nad rozwiązaniami, które by usprawniły funkcjonowanie lokalnych partnerstw wodnych i bardzo chciałabym tutaj w tym miejscu podziękować uczestnikom dzisiejszej konferencji w Minikowie i wszystkim lokalnym partnerstwom wodnym, które powstały na terenie województwa, ośrodkowi doradztwa rolniczego, ponieważ powiedziałabym, że jesteście województwem tutaj przodującym i najbardziej zaangażowanym w Polsce z działaniami, które tworzą pewne takie podstawy metodyczne powstawania lokalnych partnerstw i pracy nad no, tworzeniem takiej jakby trwałej struktury. Także korzystamy z całej Polski z waszych doświadczeń, chociaż zaraz powiem o działaniach podejmowanych w innych województwach, które są też zaawansowane, ale wydaje mi się, że województwo kujawsko-pomorskie jest tutaj na pierwszym miejscu. Założyliśmy w CDR-ze wspólnie z ośrodkami doradztwa rolniczego stronę poświęconą tematowi wody i na tej stronie również znajdują się informacje dotyczące lokalnych partnerstw do spraw wody. Ta strona powstała po to, żebyśmy mogli wymieniać się informacjami i doświadczeniami, żebyśmy mogli promować dobre praktyki i rozwiązania i również prezentować osiągnięcia z różnych województw. Ta strona internetowa, muszę przerzucić slajd. Chciałabym, żeby tutaj uczestnicy konferencji, którzy jeszcze nie zaglądali na tą stronę, mogli popatrzeć tu na strukturę tej strony i mamy tutaj zakładkę lokalne partnerstwa do spraw wody. Chcielibyśmy, żebyście dzielili się swoimi doświadczeniami i wynikami swojej pracy po to, żeby te województwa, które są mniej zaawansowane, mogły z waszych doświadczeń korzystać. Na tej stronie znajdują się również informacje dotyczące materiałów z różnych konferencji i spotkań,
Realizujemy też dwa duże projekty międzynarodowe finansowane z funduszy europejskich, Water Drive i Water Agri, i zamieszczamy na tej stronie również doświadczenia z tych projektów. W ramach projektu Water Drive powstaje specjalizacja doradca do spraw wody i liczymy na to, że będziemy mogli przygotować grupę doradców, która będzie mogła udzielać takiego szczegółowego doradztwa w zakresie gospodarki wodą, która by dotyczyła i gleby, i powietrza, zanieczyszczeń, wszystko to, co ma wpływ na jakość i zaopatrzenie w wodę na terenie województwa. Dotychczasowe osiągnięcia, które mamy w skali kraju, to przede wszystkim bardzo dużo szkoleń, warsztatów, konferencji. Muszę powiedzieć, że każde województwo przyjęło swoją własną strategię dotyczącą tworzenia lokalnych partnerstw. Zaczęliśmy od pilotażów w 18 województwach. Przepraszam, w 16 województwach od stworzenia 18 lokalnych partnerstw. W tej chwili te liczby rosną bardzo szybko, ponieważ docelowo powinno powstać 314 partnerstw, tyle ile jest powiatów. Z zadeklarowanych informacji, które dostaliśmy z ośrodków doradztwa rolniczego, wynika, że w tym roku powinno powstać takich partnerstw 175. To są założenia, nie wszystkie założenia będzie można zrealizować z różnych powodów. Jednym z tych powodów jest pandemia, która uniemożliwia bezpośrednie spotkania. A jak Państwo wiecie, konferencje można zorganizować zdalnie, ale utworzyć partnerstwo jest trudno w formie zdalnej. Także ta praca często przesuwa się w czasie z przyczyn niezależnych od nas, a epidemicznych w poszczególnych województwach czy powiatach. Tutaj, jak Państwo widzą na tym slajdzie, z zebranych pierwszych informacji było takie założenie, że utworzymy 120 partnerstw. Jak we wrześniu zrobiliśmy ankietę, to zgłoszono już tych partnerstw 175. Także tutaj powiedziałabym, że ta dynamika jest bardzo duża. I no, liczymy na to, że do końca roku około tych 170 zadeklarowanych partnerstw będzie, ale to właśnie zależy bardzo od tego, jak ta zachorowalność w kraju będzie się rozwijać, czy nie będziemy musieli niektórych spotkań odwoływać i przenosić na następny rok. Jakie były wnioski, które wyciągnęliśmy z pilotaży? Tu poprosiliśmy trzech ekspertów o zrobienie takiego pewnego podsumowania. Na stronie internetowej Państwo znajdą cały zebrany materiał na ten temat ze wszystkich 18 partnerstw, plus jeszcze ankiety i analizy przeprowadzone przez trzech profesorów z naszych instytutów branżowych. Niemniej podstawowym wydaje mi się takim wnioskiem pozytywnym z pilotaży to było to, że było to zwiększenie świadomości mieszkańców powiatów na temat gospodarki wodą i posiadanych zasobów, ponieważ nasze spotkania, jak sami Państwo zauważyli na swoich spotkaniach, spowodowały, że zaczęliśmy rozmawiać o zasobach wodnych, o problemach związanych z wodą i w jaki sposób możemy te problemy rozwiązać. Zwiększyło się również zainteresowanie samych samorządów lokalnych działaniami na rzecz poprawy tutaj małej retencji, chociaż właścicielami gruntów rolnych są rolnicy, którzy nie zawsze tworzą spółki wodne i wtedy jest taki problem dla tej społeczności lokalnej, że nie ma takiego koordynatora działań w zakresie działań utrzymaniowych i inwestycyjnych.
Stąd wydaje się nam, że tworzenie takich lokalnych partnerstw będzie również przyczynkiem do tego, że poprawi się sytuacja, jeśli chodzi o funkcjonowanie spółek wodnych czy tworzenie nowych spółek, bo tworzenie tych partnerstw, a także plany dofinansowania inwestycji w ramach KPO powinny przyczynić się do tego, że to zainteresowanie wzrośnie i mogą powstawać nowe spółki, a te, które zamroziły swoją działalność, będą ją wznawiać i kontynuować. Zauważyliśmy również, że prace z tworzeniem lokalnych partnerstw wyzwoliły też taką potrzebę dyskusji na temat problemów wody, a także identyfikowania potrzeb inwestycyjnych. I stąd zrodził się pomysł, by zacząć tworzyć wieloletnie programy gospodarki wodą, a w tym tworzyć listy konkretnych inwestycji, jakie trzeba by było zrealizować na terenie powiatu. To, na co zwracały uwagę te pierwsze pilotażowe partnerstwa, to konieczność określenia wyraźnie zadań, funkcji i odpowiedzialności dla lokalnych partnerstw do spraw wody. Mamy już pierwsze zadania, ponieważ lokalne partnerstwa tworzą listy potencjalnych inwestycji i tutaj ministerstwo pracuje nad pewnymi rozwiązaniami, które by miały dać jakby pierwszeństwo tym założeniom planów wypracowanych przez lokalne partnerstwa w realizowaniu inwestycji w ramach środków z KPO. To, co również i u Państwa się pojawiło, to zaproponowanie formy prawnej do dalszego funkcjonowania partnerstwa po to, żeby ta działalność mogła być nie tylko stabilna, ale żeby były pewne uprawnienia dla lokalnego partnerstwa, jeśli powstaną plany i plany inwestycyjne, żeby można było te plany realizować, żeby były jakby preferencje dla realizowania tych planów. Jak zaangażowały się wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w tworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody? Przede wszystkim bardzo szeroka akcja informacyjna na terenie wszystkich województw. Bardzo dużo zorganizowano konferencji, spotkań. Wiele, powiedziałabym, tysięcy ludzi zaczęło dyskutować o problemie wody. Jak Państwo też dzisiaj już z tych poprzednich naszych prezentacji zauważyli, ten problem dotyczy nie tylko niedoborów wody województwa waszego, czyli kujawsko-pomorskiego, ale również innych województw w kraju. Szczególnie ten pas Polski Środkowej dotknięty niedoborami wody, chociaż województwa południowe mają problemy z takimi czasowymi nadmiarami wody i też pracują nad tym, żeby te nadmiary wody móc zagospodarować. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Wodami Polskimi i tutaj wielkie ukłony pod adresem pana dyrektora Grzegorza Smytrego, który może nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, ale stał się naszym guru ogólnopolskim. Jest dla nas tutaj wielkim autorytetem w naszych tutaj działaniach podejmowanych przy tworzeniu lokalnych partnerstw wodnych. Niemniej tutaj chciałam też podziękować innym pracownikom Wód Polskich, którzy włączyli się i zaangażowali w te działania podejmowane przez ośrodki doradztwa rolniczego w całym kraju. I tu bardzo dużo czerpiemy z ich doświadczenia w naszej pracy. I dzięki temu, że zaczęliśmy tworzyć lokalne partnerstwa, włączyliśmy również innych partnerów do tej dyskusji na temat wody, jak samorządy, spółki, a także duże podmioty, które
czerpią z zasobów wody, również lasy państwowe, ale także przedstawiciele nauki. Pani dyrektor, dziękujemy pani dyrektor. Dziękuję. Niestety musimy zmierzać do końca, ponieważ mamy jeszcze 3 wystąpienia i trochę mamy mało czasu. Jeżeli mogłabyś podsumować, bo widzę, że już jest chyba przedostatni slajd, to muszę cię poprosić o to, żebyś podsumowała już swoje wystąpienie. Przepraszam. Dobrze. W całym kraju, tu Państwo mają takie zestawienie, gdzie na czerwono jest liczba zadeklarowanych powiatów, które w tym roku mają powstać w poszczególnych województwach. Razem mamy takich partnerstw 175. Odbyło się 517 spotkań i liczymy, że do końca 2022 roku zakończymy tworzenie partnerstw w całym kraju. Takie są założenia przyjęte przez wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego. Zaczynaliśmy od 18 koordynatorów do spraw tworzenia lokalnych partnerstw wodnych. W tej chwili mamy 87 doradców zaangażowanych w proces tworzenia partnerstw. Także tutaj na podsumowanie chciałam powiedzieć, że jeszcze raz dziękuję Państwu z Ośrodka Doradztwa Rolniczego za bardzo duży zakres prac, jaki wykonaliście, ponieważ nie wszystkie województwa są tak zaangażowane jak wy. Tu, gdzie mamy takie małe liczby, na przykład województwo łódzkie 10, to nie oznacza, że było tylko 10 spotkań, ale to były konferencje, ponieważ niektórzy przyjęli takie założenia, że najpierw informowano jak największą grupę mieszkańców swojego województwa o tym, że będą powstawały lokalne partnerstwa, a w drugiej kolejności te partnerstwa będą dopiero tworzone już w poszczególnych powiatach. Stąd takie duże różnice. Województwo kujawsko-pomorskie w czołówce 72 spotkania, dolnośląskie 76, ale województwo małopolskie 7 czy świętokrzyskie 10 nie oznacza, że mniej osób zostało włączonych w proces, tylko przyjęto inną metodologię. Także bardzo wszystkim dziękuję za uwagę i liczę na to, że nasze zaangażowanie będzie przynosiło pozytywne efekty na terenie całego kraju. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dyrektor.